Polsce standardem jest poród w szpitalu. W dzisiejszej dobie każda ciężarna może dokonać osobiście wyboru szpitala, gdzie zamierza rodzić, chyba że istnieją względy medyczne co do miejsca odbycia porodu. Na przykład ze względu na dobro dziecka musi się on odbyć w ośrodku o wyższym stopniu referencyjnym. Dobrze wcześniej dokonać wyboru placówki, zorientować się w zwyczajach tam panujących, chociażby w kwestii pozycji przy porodzie oraz o możliwościach korzystania ze znieczulenia. Podczas porodu z rodzącą może przybywać osoba bliska, czyli małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub inna osoba, którą wskaże rodząca, na przykład dula. Osoba, która ma towarzyszyć rodzącej, powinna być przekonana o swojej roli. Najlepiej, gdyby razem wcześniej uczestniczyli w zajęciach szkoły rodzenia, gdzie zdobywa się podstawową wiedzę dotyczącą przebiegu porodu. Osoba towarzysząca powinna być wsparciem dla rodzącej. Dobrze, żeby miała ze sobą wygodny strój, buty na zmianę. Nie zawsze szpital zapewnia ubranie szpitalne, a jeśli nawet takowe jest, to może nie pasować do figury przyszłego taty. Rodząca może mieć swoją koszulę nocną, najlepiej bawełnianą, wygodną i raczej krótszą. W niektórych szpitalach porody odbywają się wyłącznie w koszulach szpitalnych. Jeśli wystąpi akcja porodowa, para zgłasza się do szpitala. Po dokonaniu podstawowych formalności w izbie przyjęć przechodzi się na salę porodową, gdzie następuje pierwszy kontakt z personelem, który będzie się opiekował przyszłymi rodzicami. Personel powinien dokonać swojej prezentacji, przedstawić się, wyjaśnić swoją rolę w opiece nad rodzącą, wspólnie przeczytać i omówić plan porodu przygotowany przez rodzącą. Taki plan powinna kobieta przygotować w czasie ciąży wraz z osobą sprawującą nad nią opiekę. Przyjęcie do porodu wiąże się z dokonaniem następujących czynności. Wysłuchanie i ocena czynności płodu. Wysłuchanie i ocena czynności serca płodu, ewentualny zapis kardiotokograficzny, zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, ocena położenia płodu, tak zwane badanie zewnętrzne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, które to badanie pozwala na ocenę zaawansowania porodu oraz założenie dokumentacji medycznej. W kilku miejscach wymagany jest podpis rodzących. Ale w sytuacji konieczności ukończenia ciąży cięciem cesarskim konieczna jest dodatkowa zgoda na ten właśnie zabieg. Ewentualne wykonanie lewatywy, ale pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodzącą. Zabieg lewatywy nie jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia, ale jest bezbolesny i wpływa pozytywnie na akcję porodową oraz oczyszcza dolny odcinek przewodu pokarmowego z mas kałowych. Niemniej jego wykonanie zależy od zgody rodzącej. U wielorudek nie goli się owłosienia na wzgórku łonowym ani na wargach sromowych. U pierworudek, gdy przebieg porodu sugeruje możliwość nacięcia krocza, goli się owłosienie obustronnie w dolnej części warg sromowych. Do tego zabiegu też potrzebna jest zgoda rodzącej. Poród jest tym łatwiejszy, im bardziej spontanicznie może zachowywać się kobieta, im bardziej może wsłuchać się w swój organizm. Powinna przyjmować taką pozycję, jaką nakazuje jej ciało. Dzisiejsze sale porodowe wyposażone są w różne sprzęty ułatwiające przebieg porodu, np. worki Sako, piłki, ścienne uchwyty. Dobroczynny wpływ na organizm kobiety w pierwszej fazie porodu ma ciepła woda. Oddziaływuje korzystnie na układ nerwowy i mięśniowy, ułatwia krążenie i daje kobiecie komfort psychiczny. Ponadto ułatwia relaksację, skraca czas porodu, przyspiesza rozwieranie szyjki macicy. W praktyce najlepiej korzystać z wanny, w której kobieta może całkowicie się zanurzyć. Dodatkowo można brzuch polewać prysznicem. Można również prysznic stosować na okolicę krzyżowo-lędźwiową. Jeśli nie ma wanny, można wykorzystać prysznic. Drugi okres porodu najczęściej odbywa się na łóżku porodowym w pozycji półleżącej kobiety, chociaż kobieta ma prawo wybrać pozycję najbardziej dla siebie dogodną. Niestety porody w pozycjach wertykalnych nie są standardem we wszystkich salach porodowych. Nacięcie krocza powinno się stosować w przypadkach medycznie uzasadnionych. W tej kwestii jednak powinna zdecydować
Położna odbierająca poród, która widzi, jak krocze naddaje się naporowi główki. Bezpośrednio po porodzie noworodka, jeśli jego stan ogólny pozwala, należy położyć na brzuchu matki, czyli umożliwić mu nieprzerwany kontakt z matką skóra do skóry. Ten kontakt powinien trwać co najmniej 2 godziny po porodzie. Ocena noworodka według skali Apgar może być dokonana na brzuchu matki. Przystawianie noworodka do piersi bezpośrednio po porodzie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mechanizmów ssania i laktacji. Ułatwia oddzielanie łożyska oraz zwijanie mięśnia macicy. Po urodzeniu noworodka, jeszcze przed odpępnieniem, dokonuje się oznakowania dziecka poprzez założenie na oba nadgarstki, a gdy jest to niemożliwe albo niewskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, na obie kostki nóg albo na nadgarstek i kostkę nogi. Opaska powinna być zapięta w sposób zapewniający jej utrzymanie się na nadgarstku lub kostce nogi w trakcie jego pobytu w szpitalu. Po ustaniu tętnienia pępowiny dokonuje się jej zaciśnięcia poprzez założenie specjalnego jałowego zaciskacza, a następnie dokonuje się jej przecięcia jałowymi narzędziami. Jeśli ojciec chce tego dokonać, powinien omówić to wcześniej z położną prowadzącą poród. Powinien się do tego w odpowiedni sposób przygotować, chociażby nabyć umiejętności prawidłowego zakładania rękawiczek i trzymania nożyczek służących do przecięcia pępowiny. Po urodzeniu noworodka spokojnie czekamy na samoistne odklejenie i urodzenie się łożyska. Po dokonaniu oceny jego kompletności dokonuje się oceny stanu obrażeń krocza. Nacięte krocze zszywa się warstwowo w znieczuleniu miejscowym. Po tym położnica opuszcza salę porodową.